Nie masz prawa otworzyć tego okna! Nie, 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 nie! Otwieram. Nie! Siema, tu Eddie. I Gabryś, czyli Sprawda. Dziś jesteśmy ponownie na Deep Spocie, czyli na najgłębszym basenie na świecie i spędzimy tutaj 24 godziny. Jesteśmy tutaj cały dzień, dostajemy też na noc, bo tutaj jest podwodny hotel, ale ustanowimy też 3 rekordy. Rekord nurkowania głębokości, przepłynięcia pod wodą i wstrzymania oddechu. Więc to będą takie może i rekordy polskiego YouTube'a. A ja chyba coś, co będzie... Gabryś, pierwszy raz w życiu, co nie? Więc koniecznie oglądajcie odcinek do końca, będzie się dużo działo. No i co, idziemy wam pokazać nasz pokój w ogóle tutaj w podwodnym hotelu. Tak jak mówiłem, spędzamy tutaj dzisiaj 24 godziny. Dlatego ale... też mamy swój pokój, ja wiem. Tak, powiem wam, że jak robimy te odcinki 24 godziny, czasami są ciężkie. 24 godziny w bagażniku to jest wyzwanie. No. A tutaj powiem wam, że to sama przyjemność. Zobaczcie, witajcie w naszym pokoju. Pokój jest naprawdę przyjemny, mamy tutaj dwa pojedyncze łóżka i piękną fotografię. Z tego co się dowiedziałem, pani Irena Stangierska, to jest właśnie pani, która współpracuje z Deepspotem i robi tutaj piękne też fotografie podwodnego świata. To okno! Zobaczcie na to okno! Mega! Wiecie ile jest litrów, ile jest metrów sześciennych wody? 3000 metrów sześciennych wody za nie, Adi, nie, ja, ja to nie otworzę dzisiaj. Się tego otworzyć. Oglądajcie nie, uważnie nie, odcinek. Nie. Bo dzisiaj ja to okno zamierzam otworzyć i to nie jest clickbait. Otworzę dzisiaj to okno, bo to okno się do góry uchyla, a tam jest 8000 metrów sześciennych wody. Woda ma około 32 stopni, 34, jest tak cieplutka i zobaczcie jaka jest przejrzysta. Jak widzicie tam są też takie bąbelki i te bąbelki... To jest przepiękne. Tak, ale te bąbelki to nie są dekoracje, to jest po prostu naturalny efekt. Z butli nurkują i wydychają powietrze. Dokładnie, ponieważ tam na dole są nurkowie, głębokość 45 metrów. Mówiłeś, że ja spróbuję po raz pierwszy nurkować z butlą. Nigdy nie nurkowałem z butlą, jeśli wy nurkowaliście, to piszcie, to piszcie w komentarzach. Więc Gabryś będzie miał dzisiaj swój pierwszy takie pierwsze doświadczenie. Ja też będę miał swoją sesję freedivingową. Pobijemy te wszystkie rekordy, o których wam mówiłem. Adi wytrzymał na bezdechu prawie 4 minuty. Ostatnio wytrzymałem 3,40, no. Ale to nie w wodzie, a w wodzie generalnie załącza się odruch ssaka nurkowego i jestem w stanie wytrzymać nawet dłużej. Ale zobaczymy, tak jest, ale na odcinku wiem, że jak to jest stres, może się tak nie wyciszę idealnie, ale na pewno jakiś fajny wynik wykręcę. Ale teraz... O rany. Dobra, biorę karty, idziemy trochę poczarować. Na recepcji są tutaj bardzo miłe panie. Bardzo miłe panie. A też chcesz pokazać sztuczkę jakąś? A może. Najbliżej pokażemy sztuczkę Gabrysia albo moją, ale lecimy zaczarować, bo jest naprawdę fajna atmosfera. Jesteśmy już pod recepcją, czekamy aż panie zaraz będą wolne i pokażemy im parę magicznych sztuczek. Zobaczcie, ja tutaj mam talię kart, gdzie wszystkie karty w talii są różne, wyglądają w ten sposób. Zosia, wybierz jedną kartę. Pokaż ją do kamery. Mam też przy sobie mazak, jeszcze pani imienia nie poznałem. Olga. Olga, napisz swoje imię na odwrocie karty. Z drugiej strony. Ja mogę tam, to tam, widzieć, tam? Już to kiedyś widziałem. Tutaj, tak? Tak, to z tej strony. Zosia, przełóż kartę do wolnym miejscu. I co teraz? Ekstra. Czyli zobaczcie jak mamy sytuację. Mamy tutaj jedyną taką kartę na świecie. Jest ona podpisana Olga, szóstka tref. Olga, chciałbym, żebyś pewnym ruchem popchnęła swoją kartę w środek talii. I zobacz. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, tak? To jest jakby pierwszy, znaczy nie pierwszy, ale największy, najgłębszy basen na świecie, czyli taki pierwszy, topowy, nie? Tak jest. Dlatego ta karta Olgi osiąga top. Atmosferka spada z wrażenia, to znaczy, że dobra sztuczka była. Ale będzie tylko lepiej od tego momentu. A co ja przełożę? Zosia, musisz obserwować kartę Olgi. Obserwujesz? Obserwuję. Starasz się to zrobić. A zobacz, to jest Ascaro, prawda? Z podpisem OSTR. Wystaw dłoń przed siebie, Olga. I zobacz, Ascaro w kontakcie z twoją dłonią, delikatny ruch. Zobacz, jest tutaj. Ale teraz już odwrócę waszą uwagę, bo zobacz, jest w tym miejscu, prawda? Olga, chciałbym, żebyś pewnym ruchem wepchnęła do środka. Jest tu czy tu? Tu. Nie, jest w moich zębach. Wiesz co, Zosia, to zobacz, czy ten podpis się zmazuje, czy nie. Czy jest solidny, prawdziwy? No, prawdziwy, solidny. Prawdziwy, solidny nic, podpis. Nic. Jest, tak? Tak? Więc wystaw obie dłonie przed siebie, tak na płasko. Zobaczcie, to jest cały czas podpis Olgi. Olga, wystaw dłoń tak, jakbyś lajka dawała. Wy też dajcie łapkę w górę oczywiście. I przytrzymaj kartę. Zosia, całą talię zaciśnij w dłoniach. I zobaczcie, na trzy. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy dziewiątkę, czyli taką odwróconą szóstkę, bo ty miałaś szóstkę, prawda? Szóstkę tref. Zosia, wyciągnij, otwórz dłonie delikatnie, wyciągnij jedną kartę. Zobaczcie, jedna karta. Jest Olga. Ale teraz będzie lepiej, bo wszystkie karty z twoich dłoni znikną. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Zniknęły czy nie? To by było dobre. No, wiecie co zrobię? Zamienię te karty, bo tutaj jakby
te wszystkie szyby, prawda? Jakie one są grubości na basenie? Mają na pewno powyżej 5 cm, prawda? No jasne. Więc szyby i dobre szkło, dobry materiał jest tutaj jakby budulcem basenu. Jasne. Dlatego zamienię te karty na coś, co mogą być również budulcem. Otwórz dłoń. No bardzo. Więc jak będziemy chcieli sobie zrobić w domu jakiś taki swój amatorski basen, to użyjemy na pewno takiego szkiełka. Chciałbym, żebyś powiedziała stop kiedykolwiek chcesz, okej? Okay? Dobra. Kiedykolwiek. Stop. Dobra, przytrzymaj całą talię. Dobra. I zobacz. Ja jakby staram się... Trzymaj. Zerwać rożek. Dmuchnij, Olga, tutaj. Zobaczcie, rożek znika z karty i pojawia się... Patrzcie, cały czas na mojej dłonie. Widzę, że to są nowe koszulki, które można kupić w Deepspot, tak? Tak, dokładnie. My przegapiliśmy, bo zamiast kupić tutaj, to kupiliśmy teraz szybko w sklepie, co nie? Więc musimy sobie takie kiedyś sprawdzić. Ale zobacz, patrz. Widzisz tam smyczkę? Tak. Rożek niewidzialny. Zobacz, wydaje mi się, że tutaj w środku, to nie jest na zewnątrz, jest rożek. Jeśli ten rożek pasuje, to dzisiaj będą naprawdę epickie nurkowania. I wydaje mi się, moi drodzy, jest dokładnie ten sam rożek. Olga, chciałbym, żebyś wystawiła obie dłonie przed siebie. Odwrotnie, o tak? I ciut szerzej. Powiedz mi, jesteś prawo czy leworęczna? Prawo. Prawo. Prawo bądź trzymaj wzdłuż ciała, a lewą zaciśnij w taką piąstkę. Zobaczcie, ja tutaj narysuję sobie taki znak. Co to jest, Zosia? Plusik. Plusik, o, i to jest myślenie optymisty, prawda? Dobrze, plusik, zobaczcie. Patrzcie na tego plusika. Ja tego plusika... Zobaczcie, zabieram z mojej ręki. Dmuchnij, Gabi, tutaj. A tu dwa. Niemożliwe. Widzisz, jesteś naznaczona, że była... Jestem naznaczona! To jest znak, że byliście tutaj w Deepspocie, a my zaraz zaczynamy pierwsze nurkowanie. Gabi miał pokazać gorszy, miał pokazać sztuczkę, ale trochę się zestresował. Super, dziękuję. Zegarek macie, zegarki, biżuterię. No, pilnujcie. Mamy. Za kamerami też wam pokażę jakieś sztuczki, więc pilnujcie. Okej, słuchajcie, jesteśmy już na basenie, na tej salce. Odbędzie się briefing, czyli taka szkółka jakby nurkowa. Gabryś się kilku rzeczy dowie się o tym, jak zanurzyć się pod wodę, jak reagować, jak odbierać ten podwodny świat, tak żeby nie spanikować, żeby naprawdę się tym cieszyć, bo uwierzcie mi, kiedy zanurzasz się pod wodę, to jest ten moment, kiedy się po prostu relaksujesz, odstresowujesz, spokojnie oddychasz. I oczywiście jest tutaj profesjonalna pani instruktor, która zaraz ten briefing przeprowadzi. W międzyczasie ja pójdę tutaj na basen i za chwilę będziemy ustanawiać te moje osobiste rekordy, tak żeby zobaczyć, jak za jakiś czas pójdzie ten progres do przodu. Tutaj na briefingu zajmiemy się kilkoma głównymi aspektami. Czyli zasadami przede wszystkim. Gabryś rozpoczął swój briefing przed nurkowaniem z Cuba. Ja widzę, że on troszkę jest stresowany, ale nie ma absolutnie się on ani wy, próbując nurkowania, czegokolwiek stresować, tym bardziej jak nurkujecie na Deepspocie, gdzie tutaj wszyscy są po prostu profesjonaliści. Ten basen, ta płyta już mnie kusi, żeby skoczyć do wody, ale jest ze mną Nitas i Nitas właśnie mi powiedział, że zaraz będę musiał zgolić wąsa niestety. Taka akcja, hashtag zgól wąsa dla Deepspotu. Słuchajcie, chodzi o to, że jak dobieracie maskę nurkową, ona powinna się zasysać i ona się trzyma, ale kiedy mam teraz delikatnie zapuszczony wąs i będę schodził niżej, to jest szansa, że woda będzie mi wlatywać przez maskę, dlatego zaraz Eddie idzie zgolić wąsa. Płytku już mam dobrane. Czyli co, jakąś maszynkę jednorazową tak, mam dostać? Idziemy po maszynkę. Dobra, idziemy golić Ediego. Najlepiej, że jak zgolę wąsa, to od razu będziecie mogli mnie zobaczyć też na rozmowie u Piotrka, bo z Piotrkiem przecież już miałem dwa takie spotkania freedivingowe. I co, będziemy przeprowadzać tę rozmowę, więc wbijajcie do Piotrka na kanał, link też macie w opisie. No a co, no idę teraz zrobić to, golę wąsa. Prawdziwe ostrze. W ogóle czemu jestem taki teraz, mam dłuższy zarost? Bo po prostu czekam na mój nowy trener i pomyślałem sobie zapuszczyć trochę zarost. Natias powiedział mi, żebym tylko zgolił wąsa delikatnie tutaj, żeby maska przelegała i zgoliłem i zobaczcie, jak to tragicznie wygląda. Nie mogę patrzeć w lustro, a muszę się naprawdę ogolić, jak wyjdę z basenu. Nie jesteśmy tutaj po to, żeby skupiać się na tym, czy Eddie może być barberem, czy nie, tylko na tym, żeby dobrze spędzić czas na basenie. Witajcie ponownie na Deepspocie, ponownie z Adrianem. Tak. Dzisiaj Adrian będzie miał drugie nurkowanie. Dzisiaj mam taki dzień, że nie jestem taki do końca wyciszony, wiesz, jestem taki bardzo pobudzony jakiś. Trajd poszedł ci super, także bardzo mamy już podoba. Wszystkie podstawy, mamy teorię i dzisiaj będziemy mieli indywidualne zajęcia. Na co dzisiaj masz ochotę? Jak się dzisiaj czujesz? Co dzisiaj? Jakąś pizzę bym opił. Na ciepło. Bardzo bym chciał rzeczywiście spróbować zejść na głową w dół na poniżej 10 metrów. Okej. Okay.
Dobra, nie ma co przeciągać. Tomek Nitas. Nie chcecie, żebyście przeciągali, bo mają takie suche poczucie humoru, że tutaj wysuszymy cały deep spot. Idziemy do Tomka. Zobaczmy, co Tomek dla nas przyszykował. Wchodzimy już z Nitasem do wody. Zaczniemy najpierw od statyki, czyli zobaczymy, ile najdłużej jestem w stanie wytrzymać teraz pod wodą na jednym oddechu. Gabryś, zobaczcie, tam Gabryś cały czas skupiony na teorii, ale to ważne, bo bardzo ważna jest teoria i takie spokojne, świadome podejście, w szczególności właśnie do nurkowania. Zobaczcie, jak się uczy. Gabryś chyba wstał z krzesła i odbywa jakąś praktykę. Napiszcie w komentarzu, czemu Gabryś wstał z krzesła. Ten, kto trafi, to dostaje ode mnie od razu serduszko. Płetwy dobrane, maska dobrana, rurka dobrana. Na basenie będę teraz starał się ustanowić swoje takie własne, osobiste rekordy. To pewnie nie będą, nie wiadomo jak udane rekordy, bo jak się nagrywa odcinek, ciężko jest się wyciszyć, a to jest mega ważne we freedivingu. Ale postaram się przepłynąć jak najwięcej pod wodą, jak najgłębiej się zanurzyć i wytrzymać jak najdłużej na jednym oddechu. Przez następne kilka minut musiałem zdecydowanie się wyciszyć tak, żeby obniżyć moje tętno i po prostu się zrelaksować. Większość rzeczy wyjaśnionych, ale co? Teraz lecę na ćwiczenia do wody, będzie blisko. Gabryś był podekscytowany, jednocześnie w wodzie troszkę się zestresował, a ja w międzyczasie przygotowałem się do pierwszej próby statyki. Ja już jestem po pierwszej próbie do rekordu statyki i zaraz będę ten rekord próbował jakby nie pobić, tylko ustanowić. Natalia tutaj się dobrze opiekuje Gabrysiem. No i mam nadzieję, że Gabryś nie będzie, ale nie, na razie nie wygląda na zestresowanego i z Natalią zaraz będzie schodził pod wodę. Przed kolejną finałową próbą Nitas starał się mnie maksymalnie wyciszyć i uspokoić i powiem wam, że to, co poczułem, kiedy zanurzyłem głowę, to przeniesienie się do innego świata. Poczułem, jak moje tętno znacząco spada, serce zaczyna wolniej bić, ale jednocześnie byłem maksymalnie zrelaksowany, zero spiętych mięśni. Słyszałem tylko głos Nitasa, który niejako prowadził mnie przez taką wędrówkę wstrzymania oddechu i czułem, że rzeczywiście ustanowię jakiś swój pierwszy fajny rekordzik. I oczywiście po wynurzeniu kilka oddechów recovery. Dobra, więc mój taki rekord ustanowiony na tę chwilę to jest 3 minuty 34 sekundy. Myślę, że to nie jest zły wynik, ale gdyby nie chciałem się iść do toalety, to myślę, że wytrzymał trochę dłużej, ale muszę niestety iść do toalety. Natias mówi, że fizyka ciała działa tak, że jeśli wyjdziesz do toalety, to potem ta kolejna próba wytrzymania na wstrzymanym oddechu no, będzie trochę słabsza. No ale nic, podejmuję się teraz rekordu na dynamikę, ale najpierw toilet. Natomiast Gabryś zaczął przyzwyczajać się do oddychania przez aparat tlenowy i powiem wam, że wygląda jak prawdziwie profesjonalny nurek. Pani instruktor dawała mu bardzo przydatne wskazówki, jak być pod wodą opanowanym, spokojnym i rzeczywiście szło mu naprawdę dobrze, a ja rozpocząłem próbę dynamiki. Dostałem specjalne obciążenie na szyję, które pomagało utrzymywać głębokość mniej więcej przy dnie, co zwiększa efektywność płynięcia w dal. I rzeczywiście, pierwszy basen poszedł gładko, następnie drugi i potem wykonałem kolejny nawrót. Cały czas z tymi takimi koralami obciążającymi udało mi się przepłynąć 3 baseny. Gabryś pod wodą zaczął naprawdę czuć się swobodnie. Przede wszystkim był wyluzowany, utrzymywał dobrą pozycję i nadszedł moment, żeby wypłynąć z płytkiej wody i spróbować głębokości. Jak widzicie, łapie się za nos, ponieważ musi wyrównać ciśnienie. Próbuje złapać liny, ponieważ pod wodą zupełnie inaczej czuje się równowagę i balans. Ale zobaczcie, dawał radę. I elegancko osiągnął tutaj pierwszą swoją półkę. Pani instruktor cały czas upominała Gabrysia o wyrównowaniu ciśnienia. Jest to bardzo ważne. No i rzeczywiście w tym momencie zaczął wyrównywać ciśnienie w uszach. I przyszedł czas na ustanowienie pierwszego takiego rekordu w nurkowaniu bez butli. Natias mnie tutaj odpowiednio przygotował. Jak widzicie, jeszcze przy bojce się relaksuje, tak żeby się wyciszyć. Plan na ten rok to dotknąć dna na deep spocie, czyli 45 metrów. I wyskoczył. Leci. No tutaj można by się bardzo przyczepić do techniki mojego zanurzenia, ale będę nad tym pracował, bo poczułem mega zajawkę. I powoli zaczynam schodzić. Cały czas staram się wyrównać ciśnienie. Zanurzam się coraz głębiej.
Oczywiście cały czas asekuruje mnie Natias, który jest obok i czuwa nad tym, abym był całkowicie bezpieczny. Metr za metrem i ustanawiam swój pierwszy rekord głębokością 15 metrów. I spokojnie czas na wynurzenie. Powiem wam, że ten moment wynurzenia to jest taka absolutna relaksacja. I powoli do góry. Widzisz tą linę lecącą przy tobie i nagle wynurzasz się. Oczywiście recovery breath. Ręce na bojkę, tak żeby bezpiecznie się jeszcze zrelaksować i uzupełnić oddechy. Co, zmęczony? Bardzo. A co, zadowolony, Gabryś? Bardzo zadowolony, ale Adi, z butlą tak fajnie się nurkuje, bo możesz po prostu poczuć to powietrze. Chyba wodę. Dobra, możesz poczuć tą wodę, ale teraz muszę odpocząć. Dużo emocji dzisiaj, naprawdę było super. Powiem wam, że po dzisiejszym dniu ja jestem przekonany, że zapisuję się na kursy freedivingowe. Ty, Gabryś, będziesz chciał kiedyś zrobić kurs scuba diving? Na pewno scuba diving. Tym bardziej, że jak będziemy znowu podróżować, tak jak wiecie, bardzo dużo podróżujemy, to nurkowanie z butlą. Albo freediving. No ja to zdecydowanie freediving. I zobaczcie, jak na stronkę DeepSpot, jak sobie wejdziecie i chcecie zobaczyć w ogóle tak w pełnej okazałości cały DeepSpot, nagrany jest fajny filmik, wycieczka dronem po DeepSpot. My sobie go teraz odpalimy, ja już go widziałem, ale pokażę Gabrysiowi. Wy też sobie zajrzyjcie na stronkę DeepSpot i zobaczcie, jak dronem tutaj latali. To po prostu epicko wygląda. Ale szczerze powiem wam, że tutaj są bardzo przepiękne szafy, dlatego myślę, że spędzę 24 godziny w szafie. Obstawiam, że Gabryś nie wytrzyma tam 10 minut, bo się boi, jak jest ciemno. Ale to jest dobry pomysł na odcinek. Czujesz 24 godziny w szafie, zamknąć tak tutaj klaustrofobiczne trochę. Ale jeśli ktoś mówi o treningu siłowym na siłowni, to jest męczące, ale woda tak wyciąga i taki trening freedivingowy, to jejku, to jest męczące, ale niesamowitą tą satysfakcję daje. Niedługo będziemy szli spać, ale obiecałem wam, że otworzę to okno. Dobra, Gabryś, otwieram okno! Nie, Adi, nie! Nie masz prawa otworzyć tego okna! Nie, 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 nie! Otwieram. Nie! Nie! Zobacz! Uwaga! O rany, jakie to jest ciężkie! Gabryś! Czemu się woda nie leje? No bo tutaj jest szyba! Ej, oczywiście, słuchajcie, to jest bardzo potężna szyba i ona służy temu, żeby po prostu izolować chyba temperaturę, tak? Czy... No tak, raczej tak. Ale to jest... O rany! Otworzyć takie okno, to jest mega ciężkie. Chyba trzeba będzie kończyć już ten dzień pełen atrakcji. Idziemy spać, subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, że chcecie więcej odcinków z tego miejsca. Zabralibyśmy tutaj z chęcią naszą całą ekipę. Dokładnie. I porobili różne challenge, bo to mega fajna zajawka. Linki macie w opisie do DeepSpot. Do zobaczenia. Siema. Siema.